Serdecznie moi widzowie na moim kanale. Jestem oczywiście Max. Zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, odcinek, jak już sami widzicie po tytule, jest wyjątkowy, bo tutaj chodzi o konkurs, gdzie do wygrania właśnie jest oto ta karta. To jest, słuchajcie, Asus Radeon HD 6870. Karta stara. Ok, karta stara, ma 1 gigową pamięć. Ma 1 gigową pamięć. Z całą specyfikację właśnie teraz widzicie tutaj właśnie w tym filmiku. Słuchajcie, to sobie pomyślałem, znaczy ogólnie ja technicznego sprzętu mam dość sporo. Nie wszystkie się nadają na sprzedaż i też nie wszystkie się nadają na to, żeby komukolwiek to oddać, bo i tak z tego nikt nie będzie korzystał. Natomiast moja karta graficzna, z której korzystałem bodajże chyba jakiś rok czy z półtora roku, dopóki nie dorobiłem się nowej karty od AMD, służyła mi bardzo, bardzo dobrze. Zresztą, słuchajcie, to były jeszcze takie czasy, gdzie ja bardzo dużo pracowałem i nie poświęcałem tyle czasu na granie. Tym bardziej, że jeszcze nie miałem swojego własnego kanału, to jeszcze były te czasy, to jakieś było, nie wiem, 3 lata temu, 3-4 lata temu. I tak mniej więcej od 2 lat leży sobie ładnie zapakowana na strychu i czeka. Ona miała w ogóle iść, słuchajcie, na sprzedaż, natomiast stwierdziłem, że słuchajcie, nie ma sensu sprzedawać, jeśli może ktoś po prostu taką kartę potrzebować. Nie wiem do jakich celów, czy to też dla dziecka na sam początek, czy nie wiem, do komputera, na którym w ogóle nie gra, ale potrzebuje kartę graficzną i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem, słuchajcie, że tak tą kartę będę mógł, słuchajcie, oddać w dobre ręce, w ręce wasze, moich widzów. A więc wszystkich, słuchajcie, chętnych, którzy są zainteresowani tą kartą, chcieliby ją, słuchajcie, dostać, to bardzo bym prosił pod tym filmikiem tylko i wyłącznie napisać, po co wam taka karta. O, po co wam taka karta. I ewentualnie, słuchajcie, na mojej stronie facebookowej, to tak się mówi, tak? Czy na moim fejsie? Na moim fejsie, który macie tutaj w opisie, link podany do mojego fejsa, tam też można pisać. Też można, słuchajcie, pisać. Nie ma żadnych jakiegoś konkursu, nie wiem, jakiegoś dziwnego. Tylko po prostu i wyłącznie, słuchajcie, chodzi mi o to, żeby ktoś po prostu, żebyście mi napisali, po co wam ta karta, w jakim celu, po co byście chcieli ją po prostu mieć. O. I z tych wszystkich, słuchajcie, odpowiedzi wybiorę taką odpowiednią, ewentualnie jak będzie tego dość dużo, to z tych wszystkich komentarzy będę po prostu zrobię takie na żywo losowanie osoby, która tą kartę dostanie później już na Facebooku. Dogadamy się co do dostarczenia, tak? Podacie mi swój adres, znaczy ktoś poda mi swój adres, ja wyślę oczywiście na mój własny koszt i mam nadzieję, że karta, słuchajcie, będzie służyła. Całą specyfikację na temat tej karty, słuchajcie, znajdziecie również na stronie internetowej, też jest ta karta jeszcze na Morele. Jest ona wielka, ogromna, jak na tamte czasy, to była taka moja, słuchajcie, pierwsza karta
graficzna o takich wielkich rozmiarach. Zazwyczaj to były takie karty jeszcze w ogóle bez wentylatorków, ale to chyba jakieś zamierzchłe czasy, prawda? No i to, słuchajcie, moja pierwsza karta zadbana. Nic tutaj nie ma uszkodzone, na pewno działa, na 100% działa, a więc tutaj macie moją gwarancję, że działać na pewno wam będzie. Ale mówię, zanim w ogóle będziecie tą kartę chcieli, słuchajcie, wygrać, to bardzo bym prosił o sprawdzenie tej specyfikacji, że później nie było, że tutaj Max rozdawał zajebiste karty, a dostaliśmy zupełnie inne. A więc po prostu, żeby to była jasność, jest to AMD Radeon HD 6800. 70. Pamięć wideo ma 1, słuchajcie, giga. Wiem, że też taktowanie zegara tam Asus zwiększył do 915 MHz. Taktowanie zegara, natomiast taktowanie, słuchajcie, pamięci, to było bodajże 4200 MHz, czy coś koło tego, nie wiem. Mogę się mylić, słuchajcie, mogę się mylić. Interfejs pamięci tej karty to jest 256-bitowy. Rozdzielczość, słuchajcie, maksymalna rozdzielczość to jest tamte 2K, tak, a więc 2048x1536. Znaczy chyba jest to 2K, ale chyba coś mi się popierdoliło. Słuchajcie, ma dwa wejścia HDMI, dwa wejścia VGA bodajże, tak, do monitorów, podłączenia. Nic tu więcej innego nie ma, ale mówię, całą specyfikację sobie już sami znajdziecie. Ja to wszystko też podam w opisie, więc że będziecie to wszystko ładnie mieć czarno, słuchajcie, na biały, bez żadnej, słuchajcie, ściemy. A więc, słuchajcie, reasumując, jeżeli ktokolwiek chciałby taką kartę dostać ode mnie, bardzo bym prosił o napisanie w komentarzu pod tym filmem lub też na Facebooku, znaczy wolałbym bardziej na Facebooku, ale może być tutaj też pod tym filmem. Po prostu takie zdanie, jedno, dwa zdania, dlaczego tą kartę chciałby dostać. I później, gdzieś mniej więcej po tygodniu, po dwóch zbiorę te wszystkie, słuchajcie, wasze komentarze, wybiorę te najlepsze i albo zrobimy losowanie wszystkich osób, albo losowanie tylko z tej dziesiątki, czy tam z piątki osób, które mi się najbardziej odpowiedzi podobały i ta osoba tą kartę dostanie za free. I to tyle, słuchajcie. W tym odcinku mam nadzieję, że to jest taki pierwszy, słuchajcie, początek, gdzie coś wam, moim widzom, rozdaję. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej, a jest parę rzeczy, które chciałbym też po prostu poddawać. Ja jestem wychodzę z takiego założenia, że lepiej komuś dać, to będzie z tego korzystał i to daną rzecz potrzebuje, niż po prostu, nie wiem, oddać byle komu, ewentualnie coś sprzedać za marne grosze, gdzie i tak po prostu życia swojego nie zmienię 50 złotymi, więc wolę po prostu, słuchajcie, oddać to wam. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale. Pozdrawiam, pa, pa.